Cześć moi drodzy, serdecznie Was witam. Dzisiaj z racji tego, że podróżuję trochę więcej trasą, a pytaliście ze względu na spalanie w Fordzie C-Max 1.8 benzyna, czyli taki jak mój. Czekajcie, bo jakieś rondo mamy. I okej, zobaczcie spalanie. Jadę przez dłuższy czas trasą, cały czas poza miastem. Trochę tam było wyjazdu z Bydgoszczy i tyle, a praktycznie cały czas poza miastem, czyli sama trasa i to trasa 90 na godzinę. Także trasa najbardziej optymalna pod względem oszczędności, oszczędzania paliwa, bo wiadomo, na autostradzie wygląda to zupełnie inaczej, no i w mieście wygląda to też zupełnie inaczej, lub też na trasach o podwyższonej prędkości 100 na godzinę i wyżej, to też już ta optymalizacja spalania nie jest taka ciekawa, jak to jest na trasie do 90 na godzinę. No i zobaczmy. Jedziemy sobie, tak jak mówiłem, dłuższy czas, także spalanie aktualnie 5-6 litra i tak mi się waha od dłuższego czasu, w zależności czy jest wzniesienie, czy też nie, 5-6, 5,5 litra. Zasięg na paliwie mam 550 km, no bak jest prawie że full. 87 km zrobione, czyli można powiedzieć, że już prawie stówka zrobiona kilometrów i takie oto spalanie. Temperatura 9 stopni, czyli też nie jest zbyt optymalna temperatura pod względem silnika, bo się dosyć mocno wychładza zawsze to ogrzewanie. Oczywiście jeśli upał, no to wtedy klimatyzacja też ściąga trochę tego paliwka, ale tak wygląda spalanko. Dobra, teraz zobaczcie, no jedziemy sobie tą trasą, jak widać 8 dych, ze względu na to, że tu z Wami rozmawiam, nie chcę niebezpieczeństwa stwarzać na drogę. Kasujemy sobie, czyli skasuję średnie zużycie paliwa. Zobaczymy, co to będzie się prezentowało. No i teraz mamy lekką górkę, więc dokładam. Dokładam pod górkę i zobaczcie, jest 8,4, już 8,6. I teraz będzie powoli spadać, bo dróżka się prostuje. Już mamy 6 i tak właśnie stabilizuje się wtedy powoli do tej granicy 5,5 do 5,6 litra. Także tak wygląda spalanie w trasie Forda C-Maxa 1.8 benzyna, 2.0 benzyna. Będzie wyglądało bardziej podobnie. 1.6 może tutaj być przy takiej trasie trochę bardziej oszczędny, ponieważ ten silniczek tam mniejszy, też nie napędzany łańcuchem. Łańcuch trochę więcej oporu, jednak ma to jakiś tam wpływ na spalanie. Diesel oczywiście, wiadomo, diesel innymi prawami się rządzi, więc nie mamy tu co porównywać do diesla spalania, ale myślę, że jak na benzynę, jak na taką dużą budę, czyli dosyć spory samochodzik, nie jest źle. Przede wszystkim takie spalanie jest w dobrym, sprawnym silniku, bo jak wiecie, przeprowadzałem remont silnika. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, zapraszam Was serdecznie, tutaj z boku Wam się wyświetla ten odcineczek. Obejrzyjcie go koniecznie, jaka przygoda mnie czekała zaraz po zakupie tego oto modelu, na co byście musieli też zwrócić uwagę, jeśli chcecie albo już zdecydowaliście się na zakup tego samochodu. Sprawdźcie, czy rzeczywiście z nim jest wszystko ok. Także koniecznie kliknijcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!